Witamy na budowie. Razem ze mną jest Marcin Piech, kierownik tejże budowy. Ja nazywam się Martyna Jaśkiewicz i chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać na temat tego, jaką tak naprawdę rolę pełni kierownik na budowie. Marcinie, to tak na rozgrzewkę. Czym zajmuje się kierownik na budowie? Jest szereg elementów, które musi dopilnować kierownik budowy, począwszy od prac przygotowawczych związanych z organizacją prac budowy, związanych z tym, żeby zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich. Okay. Później, jak już rzeczywiście te wszystkie formalne sprawy zostaną dopełnione, jest to nadzór nad realizacją, nad prawidłową realizacją budowy, żeby ona była zgodna z projektem, zgodna z przepisami, zgodna z wszystkimi założeniami, które zrobił projektant. Na końcu oczywiście koordynacja całej dokumentacji odbiorowej, stworzenie ze swojej strony dokumentacji odbiorowej, która będzie mogła być złożona do nadzoru budowlanego z zawiadomieniem o zakończeniu budowy. Okej, tych funkcji, tych rzeczy do zrobienia jest dużo i one głównie są techniczno, nazwijmy to, związane z przepisami, które nas obowiązują. Budowa budowie jest nierówna. My dzisiaj w ogóle rozmawiamy tylko o budowie domów jednorodzinnych, bo to jakby jest w naszym zakresie, tym się zajmujemy i to jest dla nas najistotniejsze. Natomiast oczywiście wiadomo, że budowa jednorodzinna, budowa komercyjna, przemysłowa czy wielorodzinna, no pewnie będzie miała zupełnie inny zakres działań kierownika. Tak, aczkolwiek no oczywiście budowa budowie nierówna i jak najbardziej trzeba tutaj brać pod uwagę to, co budujemy, jaka jest wielkość tej realizacji, jaka jest sytuacja nad działką. Często się buduje w centrum miasta obiekty, w których rzeczywiście jest dużo więcej kłopotów niż jakieś na peryferiach. W każdym razie faktycznie to ma znaczenie, aczkolwiek prawo budowlane określa zakres obowiązków kierownika budowy niezależnie od tego, jaka to jest budowa. Te punkty, które są wymienione w prawie budowlanym, tak. one muszą być spełnione jakby te same, tak. Niezależnie od tego, okay. Co budujemy. Oczywiście. Czyli one będą bardziej rozwinięte, natomiast tak, większy zakres. Oczywiście czasem więcej osób jest na budowie, czasem jest inspektor nadzoru inwestorskiego. Rzeczywiście przy domkach jednorodzinnych tego być nie musi. Okej, okay, no dobrze, no to teraz jakbyśmy to przełożyli na nasze budowy, czyli mówimy o budynkach prefabrykowanych. Prefabrykowanych, czyli takich, które tak naprawdę powstają w fabryce, a na budowie de facto odbywa się tylko montaż gotowych ścian, które no już są zamknięte i nie możemy się dostać do środka. Co robi kierownik budowy przy budowie prefabrykowanej? Budowa z elementów prefabrykowanych oczywiście część obowiązków zrzuca się z kierownika budowy, ponieważ zakład prefabrykacji posiada odpowiednie certyfikacje, odpowiednie uprawnienia do tego, żeby wykonać gotowe elementy. Okay. Trzeba wziąć pod uwagę też to, że taka budowa nie składa się tylko z prefabrykatu. Mamy prace ziemne, mamy prace fundamentowe, mamy prace związane z wykończeniami czy z zagospodarowaniem terenu budowy, które trzeba nadzorować w sposób tradycyjny, bo tak są wykonywane. Okej, okay. Dobrze, czyli gdybyś tak miał podsumować dom budowany z prefabrykatów, pies nam szczeka, pies nam ujada, pies nie szczekaj, to jest pies pilujący budowy. Gdybyśmy tak mieli podsumować, jeżeli mamy dom prefabrykowany, montaż odbywa się, no wiadomo, tak, na budowie jest tylko właściwie montaż. To ile razy na budowie powinieneś się pojawić, które są takie najważniejsze punkty, których absolutnie no, musisz po prostu dopilnować, musisz sprawdzić, że wykonawca na pewno wykonał je prawidłowo i jest to bezpieczne dla inwestora? Zrealizowaliśmy już wspólnie kilka budów, więc pewnie wiesz, że to jest równie. Czasem rzeczywiście jest tak, że nie ma przygód, czyli nie ma jakichś elementów nieprzewidzianych. I faktycznie wtedy sprawdzenie, czy odpowiednio na początku budowy, czy odpowiednio jest Czyli porządek na budowie. Porządek na budowie, czy można ją realizować w sposób bezpieczny, okay. Bo tak naprawdę
cała ten prawo budowlane reguluje. Przede wszystkim dba o to, żeby ją wykonać w sposób bezpieczny, żeby nikomu się nic nie stało. Grunt, który się pojawi na budowie, grunt ten nośny, który się tutaj zdejmie, tą warstwę humusu, czy ten grunt jest zgodny z założeniami projektowymi. Jeżeli jest tutaj jakaś niezgodność, konsultacja z projektantem, doprowadzamy wszystko czyli jesteś na etapie płyty fundamentowej, weryfikujesz, na pewno, co jest tak naprawdę po zdjęciu tej pierwszej warstwy. Później dalej z płytą fundamentową, jeszcze jakieś kontrole, sprawdzenia, pewnie zbrojenie. Zbrojenie, warstwy, które są wykonane pod płytą fundamentową, czy wszystkie są wykonane. Zbrojenie oczywiście, czy odpowiednio jest zadyskowane, czy w trakcie betonowania zadyskowanie się nie rozleci. Okay. Także tak, tutaj no, oczywiście dobór mieszanki betonowej do warunków atmosferycznych. Czyli to są te słynne prace zanikające, tak. Czyli te, których później nie da się odtworzyć. Nie da się sprawdzić, jak już zostanie zabetonowana płyta, to oczywiście nie jesteśmy w stanie nic zobaczyć. Jasne. A później mamy montaż budynku, tak, ściany, czyli tutaj weryfikujesz sposób kutwienia tego, czy to jest bezpieczne. Sposób czy montażu, jest... szeroko rozumiane. Okej. Tutaj trudno wchodzić w szczegóły, bo rzeczywiście tych szczegółów jest sporo. Ale tak, sposób montażu, czy on jest wykonany zgodnie z tym. Później mamy dach, wiązary, zweryfikowanie. Czy one są znowu zgodne z projektem, czy to jest tak, jak powinno być, czy stężenia są zrobione prawidłowo? Co dalej? No i później tak naprawdę, jak już ten cały, te wszystkie elementy prefabrykowane zostaną złożone, mamy kolejny etap budowy, czyli prace wykończeniowe, prace związane z zagospodarowaniem terenu. Tutaj oczywiście wspomagam się kierownikami robót, czyli elektryk, instalator sanitarny, instalator od systemu wentylacji. Oni oczywiście, to jest ich działka i oni się pod tym podpisują, również w dniu budowy się podpisują, jako uczestniczy procesu budowy. I tutaj jakby cały czas ten nadzór jest, nawet nad teoretycznie nad malowaniem ściany powinno się mieć pieczę, także to jest element budowy, a nad wszystkimi elementami budowy, za wszystkie elementy budowy odpowiedzialny odpowiada jest kierownik budowy. Na nie kierownik. Może tak się wydaje, że to przysłowie, że malowanie ściany jest problemem, ale jak ktoś spadnie z drabiny, bo będzie źle zabezpieczony, to też kierownik za to odpowiada. Dostaje po głowie. Tak. No właśnie, i teraz tak, czyli kierownik jednak odpowiada za cały proces budowy do końca, tak, łącznie z dokumentacją pobudowlaną. Tak. A co w sytuacji, którą teoretycznie już mamy, jest opcja budowy z wyłączeniem kierownika budowy? To znaczy, co wtedy? Kto jest kierownikiem budowy na budowie bez kierownika? Logicznie rzecz biorąc, oczywiście mamy wszystkie obowiązki kierownika budowy przejmuje inwestor. Inwestor. Tak naprawdę trzeba mieć świadomość, że budowy bez kierownika budowy odbywały się już od zawsze. Okay. Tylko oczywiście w ostatnim czasie ustawodawca dopuścił bardziej skomplikowane obiekty, które można budować bez nadzoru kierownika. Uśmiechamy się, bo to nie jest takie proste. Nie, no oczywiście kontrowersją jest nie element prac przygotowawczych czy nadzoru BHP, bo tutaj każdy pewnie może doczytać i to zabezpieczyć w odpowiedni sposób. Problemem jest oczywiście sprawdzenie technicznie tych elementów, które powstają. Osoby bez przygotowania wiadomo, bez studiów, bez uprawnień, bez odpowiedniego doświadczenia może rzeczywiście mieć z tym kłopot. Zawsze trzeba wiedzieć, że ustawodawca nie wykluczył w takim przypadku tego, żeby kierownik budowy był powołany. Jeżeli inwestor nie czuje się na siłach, to powołuje kierownika budowy i odbywa się to normalnie. Okej, ale co z odpowiedzialnością? Bo jakby to jest ten temat, który tak... No nie jest to takie jednoznaczne. Odpowiedzialność za budowę wtedy przejmuje inwestor. Tak. Zdecydowanie. I tutaj no nie ma kierownika, więc tą odpowiedzialność musi ktoś zasiedlać. No dobrze, ale to on powinien mieć jakieś ubezpieczenie, OC, no cokolwiek. No bo wyobraźmy sobie, że na jego budowie dochodzi do wypadku. No, ekipa montażystów czy kogokolwiek, no nie wiem, przewróciła się, ktoś się połamał. Co wtedy?
Kierownik budowy ma odpowiedzialność OC, mając uprawnienia jest obowiązek takiego ubezpieczenia, posiadanie takiego ubezpieczenia. Okay. Oczywiście osoba inwestor, czy jest osobą zwykłą fizyczną, takiego ubezpieczenia nie ma. Tak. Albo, no, czy może mieć, ale no... Oczywiście, jest odpowiedzialny. Jeżeli wynajmuje firmę, która mu to robi od początku do końca, jest to firma, która zatrudnia pracowników, to oni sami za siebie odpowiadają. Tak, ale tak czy siak, obowiązkiem kierownika budowy, a w tym przypadku inwestora, ponieważ on przyjmuje jego obowiązki, jest zabezpieczenie budowy i dbanie, żeby było ono realizowane zgodnie z przepisami BHP, więc też nie do końca jest tak, że oni odpowiadają sami za siebie, jeżeli w jakiś spraw nie dopełnią, to niestety, ale, okay. ale to... Czyli może być tak, że osoba wykonująca jakieś prace na budowie może mieć roszczenia wobec inwestora, jeżeli dojdzie do jakiegoś nieprzewidywalnego, trudnego zdarzenia. Tak. Okej. Okay. To już nie jest tak kolorowo. Nie jest. Funkcja kierownika budowy jest pod względem odpowiedzialności bardzo szeroka i bardzo, bardzo, bardzo trudna do wykonania. Mm-hmm. Rzeczywiście sporo się ryzykuje, ponieważ za ludzi najtrudniej jest odpowiadać za ludzi, ponieważ ich pomysły czasem są takie, które trudno przewidzieć. Nie jesteśmy w stanie w 100% ich dofinować, bo wiadomo, że kierownik budowy nie siedzi na budowie, ten cały proces, przynajmniej na takich mniejszych obiektach, bo nie ma takiej możliwości, a ludzie w każdej chwili mogą źle zbić rusztowanie. No to są właściwe przypadki. Tak, i coś się może wydarzyć. Okay. Marcinie, od jak dawna, ile lat jesteś kierownikiem budowy? Ja pracuję jako kierownik od 2008 roku, okay. czyli długo. Czyli już długo. Jak przez ten czas, takie ostatnie pytanie, jak przez ten czas, no tych nastu lat, zmieniła się Twoja praca? Zmienił się zakres rzeczy, które wykonujesz? Tutaj technologie oczywiście wkroczyły. I to jest też taki temat, że musisz się dokształcać i cały czas nowe rzeczy weryfikować i sprawdzać. Oczywiście. Technologia idzie do przodu. Faktycznie kiedyś budowa budynków z prefabrykatów była w ogóle niepopularna. Tak. Czasem od czasu do czasu się pojawia jakiś budynek szkieletowy, który był budowany rzeczywiście troszeczkę szybciej niż tradycyjny, ale rzeczywiście były to jakieś sytuacje marginalne od czasu do czasu. Teraz faktycznie buduje się bardzo szybko. Dzięki temu te budynki powstają. Jak już zrobimy wszystkie prace ziemne, wykonamy tą płytę fundamentową, one powstają w ciągu 2-3 dni. Wyrastają nie wiadomo kiedy. Przyjeżdża się na budowę w poniedziałek, w środę już stoi budynek. To jest stały punkt programu, kiedy sąsiedzi rano wyjeżdżają do pracy, wracają po pracy, a dom stoi. Nie było, a jest. Tak. Także, a sąsiad się prawie wprowadza. Także to jest miłe. Bardzo przyspiesza proces budowy. Rzeczywiście inwestor może dość szybko zaplanować i dość szybko zrealizować swoje plany. Jasne. Dziękuję za spotkanie na budowie. Rozszerzenie tego wątku, jak i funkcje, inne osoby, role na budowie znajdziecie na naszej stronie. Link będzie pod tym filmem. No i cóż, słuchajcie, do zobaczenia na kolejnej budowie. Dzięki Marcin.